Warto zachęcać ludzi do czytania. Książka otwiera nam spojrzenie, uczy nas weryfikować to, co jest przekazywane, interpretować, więc myślę, że to jest potrzebne i dla dorosłych, i dla dzieci, i dla młodzieży, więc jak najbardziej jestem za takimi festiwalami. My wychodzimy z założenia, że czym skorupka za młodu nasiąknie, tym potem będzie to owocowało, dlatego jeśli zaszczepimy chęć czytania u najmłodszych dzieci, wówczas jak będą osoby dorosłe, to już będą same sięgały po książki, co na czym nam zależy. Ja lubię bardzo różnorodną literaturę, nie tylko powieści, ale również i biografie, i książki historyczne, i fantastyczne. Mam wielu autorów, których cenię, których poważam. Z tych, którzy przyjadą do Opola, chciałbym spotkać każdego z nich. Oczywiście czasu mi na to nie wystarczy, ale zachęcam Państwa do tego, żebyście uczestniczyli w autorskich spotkaniach, bo rzeczywiście one pozwalają dowiedzieć się, dlaczego nasz bohater jest taki, a nie inny, dlaczego akcja dzieje się w tym czy w innym miejscu, a czasami też można posłuchać o alternatywnych wersjach książki, przebiegu wydarzeń, tego, co jest zawarte w literaturze, którą czytamy. Nasz plan jest tak bogaty w tym roku, że musieliśmy wydłużyć festiwal, godziny festiwalowe. Co godzinę na naszej scenie plenerowej odbywają się spotkania autorskie. Przepiękni autorzy, literacy z całej Polski przyjeżdżają tutaj do nas. W przyszłym roku oczywiście chcemy kontynuować, może nawet troszeczkę powiększyć tą strefę plenerową. W tym roku przyjechało też do nas mnóstwo wydawców z całej Polski, czyli największe wydawnictwa, które mogą właśnie tutaj Państwo spotkać na naszym Placu Wolności. Propagujemy ten festiwal, więc kontaktujemy się bezpośrednio z wydawcami. Myślę, że on już jest na tyle znany, że każdy z tych większych wydawców w Polsce wie o tym, że w czerwcu jest Festiwal Książki w Opolu. Natomiast zgłaszają się też pomniejsze wydawnictwa z różnych części Polski. No, ten rok jest wyjątkowy, bo wiadomo, że jest taki popandemiczny, czy w trakcie pandemiczny, ale myślę, że w przyszłym roku już będzie dużo, dużo bogatszy pod względem też ilości atrakcji i wystawców, aczkolwiek ten też jest bardzo przyzwoity.